28 kwietnia, Aleksandra Kowalewska, zapraszam na prognozę pogody. Wielkopolska będzie w zasięgu wyżu znad Wysp Brytyjskich. Z północy napłynie do nas chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, a w trakcie dnia zauważalny będzie wzrost ciśnienia. Najbliższa noc w całym regionie będzie dość pochmurna, ale to zachmurzenie będzie umiarkowane. Na termometrach maksymalnie 4 stopnie powyżej zera, a wiatr w nocy powieje z kierunku północno-zachodniego z maksymalną prędkością do 20 km na godzinę. Piątek w całym regionie również będzie pochmurny. Na termometrach od 15 do maksymalnie 17 stopni powyżej zera i takie temperatury zobaczymy w okolicach Leszna. Ciśnienie w trakcie dnia wyniesie 1020 hektopaskali. Ciśnienie będzie rosło, a więc warunki biometeorologiczne będą na ogół obojętne, a czas reakcji, zdolność koncentracji powinny być w normie. Piątek w całym kraju, jak Państwo widzicie, będzie dość pochmurny. Na wschodzie kraju mogą pojawiać się również przelotne opady deszczu i tamto zachmurzenie będzie większe niż na pozostałym obszarze kraju. Na termometrach od 12 do maksymalnie 17 stopni. A pogoda na najbliższe dni? Od soboty do poniedziałku utrzyma się zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 16 do 17 stopni. Teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.